Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się nawzajem miłowali. Oto słowo Pańskie. Trudny to tekst, na pierwszy rzut oka może jakiś oderwany od naszego życia, od codzienności, może taki teoretyczny, ale bardzo zasadniczy dla naszego życia, więc musimy się z nim zmierzyć. Musimy wejść w tę myśl Bożą, w tę Bożą prawdę. Ja zacznę od takiego pytania, które nie jest w zasadzie związane z dzisiejszą perykopą ewangeliczną. Dlaczego faryzeusze aż tak nienawidzieli Jezusa? Faryzeusze to byli inteligentni ludzie, to byli ludzie na pewnym poziomie intelektualnym. Przecież oni, chciałoby się powiedzieć, nie byli głupi i widzieli, że Jezus robi dobre czyny. Widzieli, że Jezus też zna Pismo, ale przede wszystkim, że uzdrawia, że karmi, że ludzie do Niego lgną. Dlaczego oni Go tak nienawidzili? Gdyby Jezus był tylko takim wędrownym uzdrowicielem, nawet który coś tam naucza, ludzie bądźcie dla siebie życzliwi, dobrzy, i chodził i uzdrawiał za kawałek chleba, za jakieś owoce, taki wędrowny uzdrowiciel, to faryzeusze by machnęli ręką. Nawet może by im się przydał, oni też chorowali czasami, mieli rodziny, w których pojawiała się choroba i taki Jezus byłby pożyteczny. Niech sobie uzdrawia. Tylko że Jezus przez uzdrawianie pogan, uzdrawianie grzeszników, karmienie też pogan i grzeszników, przez chodzenie na uczty do grzeszników, pokazywał, że taki jest Bóg. I tu faryzeuszom się wszystkie lampki kontrolne zapaliły. Bo oni przedstawiali ludziom zupełnie inną koncepcję Boga. Bóg to jest ten, któremu trzeba składać ofiary, zachowywać przepisy. Bóg to jest ten, kto tylko Żydów liczy, z Żydami się liczy, a reszta pogaństwo to są psy. A Chrystus mówił nie. Nieraz poganin ma więcej wiary niż pobożny Żyd. Drodzy bracia i siostry, tu poszło o koncepcję Pana Boga, jaki jest Bóg. Sanhedryn, władze żydowskie tak wykoślawiły pojęcie Boga, bo przy pomocy tego pojęcia Pana Boga mogli sami zachowywać swoją pozycję jako eksperci od wszystkich przepisów, nakazów i zakazów, jako ci, którzy osądzali innych za niespełnienie wyżej wymienionych przepisów. A Jezus mówił, że się Pan Bóg tymi przepisami w ogóle nie przejmuje. W ogóle się nie przejmuje i dla Niego ważne jest serce, oddanie, prawda, szczerość, miłość, przede wszystkim miłość. Poszło o koncepcję Pana Boga. Oni mieli jedną koncepcję, Chrystus, który był sam Bogiem i z Bogiem Ojcem rozmawiał twarzą w twarz, wiedział, jaki jest Bóg prawdziwy i to objawienie przyniósł ludziom. I teraz jest pytanie do nas, czy ja mam dobrą wizję Pana Boga? Anna Kamińska powiedziała, każdy tworzy Pana Boga sobie na miarę swoich osobowości, na miarę swojej, że tak powiem, szerokości horyzontów duchowych, horyzontów serca. Pan Bóg od początku chciał się nam przedstawić i użył słowa Ojciec. Chciałoby się powiedzieć, Pan Bóg rozumował tak. Słowo Ojciec jest na całym świecie jednym z najpopularniejszych słów, bo każdy człowiek ma ojca, chociaż są tacy, którzy swojego ojca nigdy nie widzieli. Czy umarł, czy odszedł, czy to była jakaś zdrada małżeńska. Ale rzeczywistość posiadania ojca jest najbardziej, obok posiadania matki, najbardziej powszechną rzeczywistością każdego człowieka. Więc Bóg wybrał takie imię, żeby każdy człowiek mógł
spojrzeć na tę rzeczywistość transcendentalną, którą On jest, przez pryzmat Ojca. I mi się wydaje, drodzy Państwo, często o tym wspominałem tutaj na kazaniach, dlatego poszedł taki atak na facetów i na ojcostwo, dlatego mamy taki kryzys ojcostwa tutaj w świecie europejskim i w Polsce, nie tylko żeby rozbić rodziny, żeby się panowie pogubili, żeby rozpadało się małżeństwo, bo takie są skutki kryzysu ojcostwa i męskości, tylko żeby jeszcze jedną rzecz załatwić, żeby ludzie nie mogli odkryć, kim jest Bóg w niebie. Bo jeśli ktoś nie miał ojca, jeśli ktoś miał takiego ojca wycofanego, który pił, godzinami leżał na wersalce, popijał piwo i mądrzył się, ojca zupełnie wycofanego, który nigdy nie wziął swojego syna na wycieczkę, nigdy z nim nie pogadał, nie siłował się, nie budował latawców, samochodów, gokartów, to dla takiego człowieka słowo Bóg jest ojcem będzie puste. Bóg jest ble, ble, ble. A jeśli jeszcze ktoś reakcją na takie słabe, na takie rozbicie ducha męskiego u faceta jest to, że kobieta przejmuje wszystko. To znaczy, ojciec jest nieobecny, to matka się robi wszechobecna. Ojciec jest nieaktywny, to matka się robi nadaktywna. Ojca nic nie interesuje, to matka zaczyna interesować wszystko w życiu chłopaka. I on rozumuje tak, no ojciec jest zły, no bo pije, leży, nic nie robi. Matka się tak dla mnie spala, to chyba matka jest dobra. A ona też nie jest dobra. Ja tu, broń Boże, nie oceniam tych sytuacji, bo to zależy, co było pierwsze w małżeństwie. Czy wycofanie ojca i kobieta musiała przejąć jego rolę, czy kobieta pierwszy przyjmuje rolę faceta i wypycha faceta z jego ról. Że on nie ma nic w domu do powiedzenia. Poddaje się, przegrywa tą bitwę i wtedy ona jest właśnie wszechobecna i wszechzajmująca się. I taki chłopak od początku może tego nie wiedzieć, ale się potem dowiaduje, że ani go ojciec nie kochał swoim odrzuceniem, swoim chłodem, ani go matka nie kochała tym, że przejęła wszystkie stery w jego życiu. To jest nieprawdopodobne, że o miłości się tyle mówi, proszę Państwa, o miłości filmy, książki, miłość, filozofii, miłość, psychologii, miłość, w kościele miłość. A są ludzie, i tak sobie dzisiaj myślałem, że jest ich bardzo dużo, którzy nie wiedzą, co to jest miłość. Wiecie, tyle jest podobno podróbek w naszej strefie handlu. Podróbek papierosów, podróbek kosmetyków, podróbek ciuchów markowych. Ktoś od lat używa super kremu, płaci za niego tam 300-400 zł, a nie wie, że smaruje się kremem nie z Paryża, tylko z łomianek ze stodoły, które jest produkowane jako podróba. Ktoś chodzi w ciuchach markowych, a nie wie, że one były produkowane pod Częstochową, gdzieś tam w jakimś PGR-ze starym. I my możemy mieć te kłopoty, dlaczego mi tak w życiu nie idzie, bo jeszcze nie dotknąłeś się, co to jest miłość. To nie jest twoja wina. Nie dotknąłeś się, czym jest miłość. Ja Państwu przed miesiącami czy przed laty ten przykład mówiłem mojego spotkania z takim moim rówieśnikiem. Chodziłem po kolędzie, spotkałem takiego pana, też urodzony w Warszawie, też wie, co to jest podwórko warszawskie, i żeśmy sobie tak zaczęli wspominać te zabawy przy trzepaku. I on opowiedział kiedyś, że jego rodzice, kiedy mieli kryzys finansowy, to w wakacje go nie wysłali na żaden wyjazd, tylko właśnie tak z kolegami przy piaskownicy. Grał w Durnia, w Makao, chodził na basen, na Szczęśliwice. I kiedyś, kiedy grali w karty, podszedł starszy kolega i powiedział, chcecie, to was nauczę grać w brydża. No dla takich 13-14-latków brydż to w ogóle było magiczne zaklęcie. I powiedzieli, naucz nas zaś grać w brydża. Więc on wziął karty, coś tam rozdał, coś powiedział, coś wyjaśnił. I ten pan mówi, proszę księdza, od tego dnia graliśmy już tylko w brydża. Żeśmy sobie roberka robili po obiadku. I tak minął jeden tydzień, drugi, trzeci. Jeszcze żeśmy we wrześniu trochę w tego brydża grali. Oczywiście nikogo żeśmy nie nauczyli, chociaż się prosili. W listopadzie już nam się znudziło i minął rok, drugi, trzeci. Ja byłem przekonany, że umiem grać w brydża. Pojechałem z rodzicami na wczasy. Na stołówce ogłoszenie, szukamy czwartego do brydża, więc ja się zgłosiłem. Poszedłem, panowie się przywitali, rozdali karty, ja coś mówię, wychodzę. Oni mówią, w co ty grasz? W brydża. Nie, ale tak naprawdę, co to za gra? Nie, no brydż. Nie, ale bez żartów. Nie, no ja już 10 lat już umiem grać brydża. To nie jest brydż. Jak to nie jest brydż? To nie jest brydż. I on mówi, proszę księdza, ja bym sobie dał rękę uciąć, że ja jestem dobrym, średnim brydżystą. A ten chłopak starszy na podwórku nauczył nas grać coś innego. I powiedział, że to jest brydż. Ktoś cię mógł nauczyć jakiejś religii i powiedział, że to jest chrześcijaństwo. Bój się Boga, bój się Boga, bój się Boga, piekło, bój się Boga. I ktoś myśli, że złapał chrześcijaństwo. Jakie chrześcijaństwo? Złapałeś jakąś kuriozalną karykaturę chrześcijaństwa.
Po czym to sprawdzić, czy my umiemy grać w brydża? Trzeba pójść do brydżystów. Po czym chcesz sprawdzić, czy umiesz angielski? Pogadaj z Anglikiem. Zaraz się wyda, czy znasz angielski. Po czym sprawdzić, czy jesteś chrześcijaninem? Drodzy Państwo, ja sobie tak myślę nieraz, że gdyby do naszego domu zawitał święty Paweł, święty Franciszek i tak pomieszkali z tydzień w kuchni na kozetce, sobie pospali dyskretnie i potem by powiedzieli po pół roku, tak już mieszkam z wami pół roku, przepraszam, jakiego wy jesteście wyznania? Nie no, rzymscy katolicy. Nie, ale tak bez żartów, co to za wyznanie jest? Nie no, rzymscy katolicy. No, ale nigdy w życiu nie widziałem, jak się modlicie. W domu rozmawiacie ciągle o forsie. Telewizor z jakimś pogaństwem leci tu od rana do wieczora. Nie, powiedzcie, co to za... Nie, widzę, że krzyż macie, Matkę Bożą macie, ale co to za wyznanie? Proszę Państwa, zbliżyć się do światła i wtedy widać, czy na sukience, bluzce, czy swetrze są plamy, czy to... Jaki to jest kolor nieraz w ogóle zobaczyć. To trzeba się zbliżyć do światła. Tylko miłość buduje, podróbki niszczą. Ja myślę, że wielu ludzi byłoby zaskoczonych, gdyby właśnie Jezus przedpowiedział to, co ty robisz, to nie jest miłość. To są emocje, oczywiście, to są przeżycia. Nie jedna może by się pani obruszyła. Jak to? Ja nie miłuję? Ja nie kocham? Ja zawsze płaczę na komediach romantycznych. M jak miłość oglądam. Za wnukiem szaleję. To ja nie kocham? No nie. No nie. Syna doglądam, bo synowa nie daje rady. No to jak nie kocham? Proszę Państwa, to jest właśnie bardzo ciekawe, że my mamy ogromny rozstrzał w pojmowaniu, co to jest miłość i co to jest dobre, a co to jest złe. Bo nieraz ludzie pod hasłem miłości, to żadnego odkrycia nie robię, uprawiają wielkie zło, a nazywają to miłością. I odwrotnie, czegoś się boją, unikają, a to jest wielkie dobro. W tym tygodniu ktoś mi taką, pozwolę sobie Państwu sprzedać anegdotę właśnie na temat różnego pojmowania dobra. Jak żona mówi do męża... Idź do szpitala, bo moja mama jest w szpitalu, to odwiedź teściową, jak przystało, bo jest w ciężkim stanie. No i on poszedł, odwiedził teściową w szpitalu na Ojomie i wraca. I żona mówi, no jak się mama czuje? Dobrze. Lekarz powiedział, że wszystko jest dobrze. Jutro wychodzi ze szpitala i zamieszka z nami. Jak to powiedział, że jest dobrze? Przecież była wczoraj nieprzytomna. No lekarz powiedział, żeby się nastawić na najgorsze, no. Więc można mieć taki rozjazd w pojmowaniu dobra z Panem Bogiem, że miłość to jest wtedy i dobrze mi jest wtedy, kiedy mam święty spokój, kiedy wszystko idzie według moich planów, kiedy mi się wszystko układa. Natomiast kiedy coś jest nie tak, to znaczy, że jest niedobrze, że jest źle, że trzeba to zmienić. Zawsze się pogaidźmy, pierw zapytajmy, co jest dobre, co jest niedobre. Chłopak mnie rzucił. No przeżywam to strasznie, 2 lata chodziliśmy. Ale pójdę do Jezusa, zapytam się, czy to jest dobre, czy niedobre. Bo swoim emocjom niekoniecznie muszę ufać. Jest bardzo trudno nauczyć się miłości i ja pomyślałem, że Bóg, który jest miłością, Jezus, który jest Synem Bożym, jest miłością, Jego jest trudno uchwycić w jakiś schemat. Proszę Państwa, ile razy mi się zdarzało, że ktoś mówił, proszę księdza, tak słucham księdza kazań i ten Jezus to taki dobry, łagodny, taki misio, taki fajny ten Jezus, tak on tak wszystko dobrze. Przecież Jezus potrafił być drastycznie taki karygodny, znaczy wymagający, ostrzegający, no nawet surowy. Ja mówiłem rzeczywiście, coś przegiąłem z tym Panem Jezusem, więc na następnym kazaniu trochę takiego Pana Jezusa pokazałem z mieczem w ręku. No to ktoś dzwoni, proszę księdza, nie można tak wykrzywiać Jezusa, on był dobry, on był miłosierny. I proszę mi wierzyć, że my się też, księża, trochę bujamy między tymi skrajnościami, bo Jezus potrafi płakać, a za chwilę krzyczeć, karmić, a za chwilę tak upominać, że ciarki przechodzą aż do pięt. Jaka to jest miłość? Jaka to jest prawdziwa miłość? Jezus mówi, poznacie moją miłość po tym, że wasza radość będzie pełna. Ciekawe, czy jakbyśmy właśnie ściągnęli takiego niewierzącego do kościoła i go tu posadzili na mszy świętej i powiedzieli, czy ci ludzie, którzy byli na mszy świętej, to byli ludźmi radości? Czy oni byli ludźmi radości? Czy my jesteśmy ludźmi radości? Bo Jezus mówi, to wam wszystko mówię o tej miłości, aby radość wasza była pełna. Aby radość wasza była pełna. Ja kiedyś, drodzy bracia i siostry, powiedziałem wam o refleksji brata Efraima, że każdy człowiek pamięta swoją duszą moment swojego poczęcia. Że jeśli rodzice współżyją ze sobą, a w sercach mają głęboką myśl, żeby tylko nie było dziecka, żeby tylko nie było dziecka, żeby tylko nie było dziecka, a dziecko się pocznie, to dziecko to pamięta, że było niechciane w pierwszej sekundzie swojego życia.
I potem może mieć pewne kłopoty w życiu, pisze brat Efraim. Odbierać wszystkich jako zagrożenie, odbierać różne obce sytuacje jako niebezpieczeństwo dla siebie, mieć ciągłe przekonanie, że ludzie mnie nie lubią, że ludzie mnie nie chcą, że ludzie się tylko ze mną z litości spotykają i nade mną użalają. I to przerażająca perspektywa, bo ja wiem, że wielu z nas mogłoby być przyjętych w świecie, wrzuconych w świat, który od początku mówił mu nie. Ale właśnie ta prawda, że Bóg jest miłością, zmienia tę perspektywę. Nawet jeśli dziecko się poczęło w akcie, w którym było mocno nieplanowane, powiem delikatnie. Nawet jeśli się dziecko poczęło w wyniku gwałtu, nawet jeśli dziecko się poczęło w wyniku romansu, to jest chciane przez Boga Ojca. Zanim ukształtowałem w łonie matki, już Cię znałem. Drodzy Państwo, ostatnio byłem na takim wykładzie teologicznym, gdzie ktoś powiedział, powołanie jest pierwsze niż istnienie. Jeszcze nie istniałeś, a Bóg Cię już powołał, chciał, kochał, akceptował i obiecał Ci, że będzie z Tobą przez wszystkie dni Twojego życia. Nawet jeśli miałeś rodziców, którzy Cię nie przyjęli z miłością. Dar powołania wyprzedza dar życia. Znałem Cię, zanim Cię ukształtowałem w łonie matki. Miłość Chrystusa jest pełna, doskonała, ale my musimy pamiętać, że nasze miłości, nasze relacje zawsze są jakoś niewystarczające. Ja Państwu mówiłem, żeby nikt nie czekał na spełnienie się w tym życiu. Dzisiaj w pierwszym czytaniu, kiedy Piotr wchodzi do domu Korneliusza, Korneliusz rzuca się na kolana i całuje Piotra po rękach, a Piotr mówi takie proste zdanie, które warto zapamiętać. Piotr mówi do Korneliusza, wstań, ja też jestem człowiekiem. Wiecie co, drodzy Państwo, że my powinniśmy sobie wyprodukować takie tabliczki na sznureczkach. Jestem tylko człowiekiem i nosić je, żeby się nam nie pomyliło, nam i naszym bliźnim. Jak chłopak z dziewczyną wymieniają sobie narzeczeńskie pierścionki czy tam obrączki, to powinni sobie powiesić taką tabliczkę. Narzeczony powinien mieć taką tabliczkę, żeby narzeczona czytała codziennie. Ja jestem tylko człowiekiem. Bo oczekiwania są jak Boga, jak od Boga, jak od Trójcy Przenajświętszej. Czy tak samo my księża, ja jestem tylko człowiekiem. W małżeństwie jestem tylko człowiekiem. Babcia wobec wnusia jest tylko człowiekiem, nie Panem Bogiem. My często zapominamy o tym i czekamy na boską miłość. My będziemy się tutaj kochać na ziemi, miłością ziemską z wszystkimi ograniczeniami. Jaki jest mój Bóg? Jaki jest mój Bóg? Drodzy bracia i siostry, to można sprawdzić, kiedy czujesz, że Twój Bóg się na Ciebie patrzy życzliwie? Kiedy czujesz, że Bóg patrzy na Ciebie z miłością? Jeśli ktoś z Was teraz odpowie, jak jestem w porządku, jak posprzątam dom, znam wszystkie egzaminy, pójdę do spowiedzi, ładnie się ubiorę, nie mam nic na sumieniu, przychodzę do kościoła, to czuję, że Bóg jest ze mną. Ale jak narozrabiam, jak coś zawalę, jak mi nie wyjdzie, jak jestem pełen grzechu, o, to Bóg jest daleko. Jeśli ktoś z Was ma takie odczucia, to znaczy, że jego Bóg jest członkiem jury, który ocenia Twoje zachowania, życie, postępowania. A miłość Boga jest bezwarunkowa. To jest paradoks, ale im jesteś większym grzesznikiem, tym bardziej się Bóg nad Tobą pochyla. Tak jak nasi rodzice. Pamiętam, jak narozrabiałem coś w młodości. Kiedyś z kolegami, żeśmy bez pozwolenia mamy, tu przywędrowali na Stare Miasto z dalekiej Woli. No, to wracałem do domu, wiedziałem, że będzie awantura. Ale awantury mamy miały ten sam schemat. 5 minut narzekania, a potem już godziny miłości i czułości. I taki jest Bóg. Przestrzeże, ale potem weźmie na ręce. Kocham Cię bez względu na to, jaki jesteś, jaki będziesz. Drodzy Państwo, z tym mamy kłopoty, bo my coraz bardziej świat nasyca się miłością warunkową. Teraz mamy to modne zjawisko mieszkania przed ślubem. Dlaczego to jest niebezpieczne? Bo to wbija w serce młodych ludzi, że ja jestem kochany, akceptowany, mieszkam z kimś, dopóki się sprawdzam. Jak się przestanę sprawdzać, to mi mój partner, jak to się mówi, partner podziękuje i powie, wyprowadzam się, albo ty się wyprowadź. My się cały czas oceniamy. Jesteś okej, to możesz ze mną mieszkać. Jakby było coś nie okej, to do widzenia. I ktoś, kto się uczy takiej miłości, ktoś, kto był kochany w domu dlatego, że miał 5, to go mama kochała, a jak 3+, to średnio, a jak 2, to w ogóle. Nie zrozumie, kto to jest Bóg, który kocha bezwarunkowo. Bezwarunkowo.
Oczywiście w rozwoju miłości chłopaka i dziewczyny też są warunki w narzeczeństwie, ale potem trzeba osiągnąć poziom miłości w naszych relacjach, taki jak jest poziom miłości Boga. Ja was kocham bezwarunkowo, do końca. I znakiem tej miłości jest Kościół. Dlatego jest taki atak na Kościół, drodzy bracia i siostry. Bo co nie przyznacie, możemy na Kościół narzekać, ale od lat tu i u świętej Anny, i u świętego Krzyża, i w innych kościołach Barbary i Stanisława msze są odprawiane. A msza święta to jest znak. Ja cię kocham. Konfesjonał, w którym siedzą teraz księża, są znakiem. Ja na ciebie czekam, grzeszniku. Komunia, którą będziemy za chwilę roznosić, jest znakiem. Ja ci daję swoje życie. Zawsze to mówię, nikt nie stał dzisiaj przy drzwiach Kościoła Świętej Anny i nie sprawdzał wam dokumentów moralnych, czy się dobrze prowadzisz. Nie przeprowadzał szybkiego wywiadu, a wczoraj w sobotę grzechu nie było. Wszystko w domu dobrze, posprzątane, po obiedzie pozmywane, no to wchodź do kościoła. Nie. Jesteś prostytutką, możesz tu wejść. Wracasz z grzesznej imprezy, możesz tu wejść. To jest bezwarunkowa miłość. Dlatego też idzie taki atak na Kościół. Bo Kościół jest, nawet Kościół poraniony, nawet Kościół niedoskonały ze względu na grzechy duchowieństwa i świeckich, ale jest niezbywalnym znakiem Jezusa Chrystusa. Pytam nieraz ludzi, którzy narzekają na Kościół, czy słyszeliście, żeby się kiedyś Kościół obraził na ludzi? Żeby zlikwidowano gdzieś parafię w Polsce? Bo ludzie byli niedobrzy i się źle zachowywali? To jest niemożliwe. Chrystus się nigdy nie wycofa ze swojej miłości. Pamiętam, jeden pan mi opowiadał, proszę księdza, ja dopiero zrozumiałem Kościół, jak zacząłem jeździć po świecie. Zdobyłem taki zawód, taką pracę. I praktycznie w każdym zakątku kuli ziemskiej mogłem znaleźć kapłana i iść do niego. I czy to w miasteczku w Portugalii, czy w Sydney w Australii, czy gdzieś tam w Japonii. Jak człowiek chce, to zawsze dotrze do kapłana katolickiego. Może wyrzucić swoje grzechy i usłyszeć, jesteś kochany, jestem z tobą i cię nie opuszczam. Boże, jaki to jest komfort. Jaki to jest komfort, że cała ziemia jest opleciona tą pajęczyną Bożej miłości. Że te znaki Bożej miłości są naprawdę wszędzie. Ktoś powiedział, że dzisiaj jeszcze jest jeden element wpływający na naszą mentalność, który przeszkadza nam zrozumieć Bożą miłość. Państwo zauważyliście, że jest coraz mniej w świecie, w Polsce, w Warszawie różnych warsztatów rzemieślniczych, bo się nie opłaca naprawiać torebki, tylko warto kupić nową. Nie opłaca się naprawiać telewizora, trzeba już kupić nowy. Nie opłaca się naprawiać pralki, tam zaraz można ją naprawić, ale potem trzeba wyrzucić, kupić nową. Wymieniamy na nowe. I niektórzy mówią, wymieniam sobie właśnie żonę na nową, bo nie opłaca się naprawiać, to już jest stary model. Wymieniam sobie rodzinę na nową, bo ta moja jest trudna, te dzieci takie trudne, to znajdę sobie nową rodzinę. I sobie pomyślałem, a Kościół to jest taki punkt rzemieślniczy, że taki dziadek emeryt szewc, taki dziadek emeryt jakiś elektronik będzie cię do końca życia naprawiał. Chrystus nas naprawia. Przyszliśmy tu, proszę Państwa, na tygodniowy przegląd, na wymianę oleju, tygodniowy przegląd, na naładowanie baterii, na cięcie jakichś niebezpiecznych przeszkód, które nam szatan rzucił pod nogi. Kościół to jest taka, Pan Jezus, przepraszam za porównanie, to jest taka złota rączka, co potrafi wszystko naprawić. Wszyscy mówią, wyrzucić już ten zamek do drzwi. Poczekajcie, ja znajdę, mam takie śrubki, mam taką sprężynkę, ja to jeszcze naprawię. Toż nie wątpij nigdy w to, że chociażbyś był zdruzgotany, to cię Pan Jezus jeszcze naprawi. Przez posługę Kościoła, przez sakramenty, przez Słowo Boże. Kocham cię bez względu na to, jaki jesteś. Jeśli ktoś ci mówi, kocham cię, ale zobaczymy, jak się będzie sprawował i potem cię ocenię, czy dalej cię będę kochał, to nie jest miłość. Jeszcze takim znakiem czystej miłości Boga jest w dużym stopniu, chociaż też nie we wszystkich przypadkach, miłość rodziców do dzieci. Proszę zwrócić uwagę, jest kolosalna różnica, ile kobiet mówi do męża, rozwodzę się z tobą i nie chcę cię widzieć, ale z dziecka ona tak nigdy nie zrezygnuje. Nawet jak to dziecko trafi do więzienia, nawet jak to dziecko wyjedzie za granicę, nawet jak to ona będzie na to dziecko czekać i szukać. Powiedzieć takiej kobiecie, a proszę Państwa, to dziecko to sobie odpuśćcie, zrobicie sobie nowe. Co ksiądz mówi? To jest, jak to zrobimy nowe? A jeśli chodzi o małżeństwo, tak ludzie mówią. Zostawiam tą żonę, znajdę nową. Zostawiam tego męża, znajdę nowego. Znakiem miłości jest Kościół. Tu są znaki. Konfesjonał, Biblia, Eucharystia.
I wierzcie mi, drodzy bracia i siostry, że gdyby do świętej Anny dzisiaj na 15 przyszedł jeden człowiek, to tam msza wyglądałaby identycznie. W kinach jest nieraz napisane, seans od 10 osób zwyż. I biletarka mówi, jak się 10 osób uzbiera, to gramy film, bo poniżej 10 się nie opłaca. Proszę Państwa, nawet gdyby dzisiaj nikt nie przyszedł na 15 do kościoła, to tam msza by była identyczna. Tylko żebym sam sobie musiał odpowiadać. Tak nas Chrystus kocha. Tam tu nie ma ilości, warunków. Tu nie ma podania, pisania, uczestnictwa. Zawsze to, co mnie urzeka w kościołach katolickich, nie mówię, że to jest tak tylko zawsze w kościołach katolickich, to te otwarte drzwi, gdzie stąd stojąc widzę Miodową jeżdżące autobusy, czy samochody, czy raczej parasole, bo dzisiaj chyba ruch jest zamknięty, ale parasole ludzie noszą, widzę. To jest symbol Bożej miłości. Otwarte drzwi, że są klamki otwarte i nikt, żaden tam policjant nie stoi kościelny. Chrystus czeka, czeka, czeka. To jest Jego miłość. Jak Ojciec mnie umiłował, tak i ja was umiłowałem. I wy idźcie miłować innych tak samo. Miłością szczerą, otwartą, ale wymagającą, odpowiedzialną, trudną, radosną. Miłością, która się nazywa nieraz solidarność, bliskość. Idźcie się miłować taką miłością, a wtedy to nie będzie podróba i poznacie wtedy owoc tej miłości, którą Chrystus obiecał każdemu, a jest nią radość. Radość, radość pełna. Powtarzam, może są ludzie, którzy przeżyli już 50-60 lat, a nikt ich nigdy nie pokochał. Ktoś chciał ich uwieść, ktoś ich chciał rozpieścić, ktoś ich chciał zastraszyć, a nigdy ich nikt jeszcze nie pokochał. Państwo powiecie, to skąd ja mam znaleźć takiego człowieka, że mnie pokochał? Z człowiekiem to może być trudno, ale proszę zwrócić na uwagę na Pana Boga. Wiem, że to, co będę mówił, ociera się o tani banał. W Piśmie Świętym, jak czytamy Pismo Święte, to nieraz nam się wydaje, że jest to drętwa mowa. Sucha, znana, kostyczna. Martwe nie są słowa, martwe są litery. Drodzy Państwo, czytajcie Biblię, bo Bóg mówi do nas przez Biblię, ucząc się, że przez litery, które są rzeczywiście martwe i suche, usłyszeć słowo żywego Boga, które jest w Biblii, który chce się do ciebie odezwać językiem prawdziwej miłości. Na początku możemy być zaskoczeni, jak dziwny to język. Nikt do nas tak nie mówił. My, powtarzam, znamy te skrajności. Albo ktoś się do mnie chciał przylepić, albo chciał mnie odtrącić. A Pan Bóg nie chce się do nas ani przylepiać, ani nas odtrącać, tylko być jako ojciec i przyjaciel. Zachęcam więc, by czytać Kościół, czytać Biblię, czytać poprzez rekolekcje jakieś bardzo solidne, dobre, głębokie, czytać rzeczywistość Bożą w świecie i dokopać się do tej prawdziwej miłości, która daje wspominaną dzisiaj wielokrotnie radość pełną. Powstańmy. Przyszliśmy tu do kościoła często jak ktoś niewidomy przychodzi po uzdrowienie i po czystą miłość. Prośmy Pana Boga, aby napełnił nasze myśli, serca tą miłością, która łączy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Módlmy się za Kościół Święty, aby wczytywał się w słowa Biblii i w Eucharystii, w sakramentach, we wspólnocie ludu Bożego odczytywał miłość Boga do siebie. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za rodziców, aby napełnieni mądrością Ducha Świętego pokazali swoim dzieciom, co to znaczy prawdziwa miłość. Nie odtrącenie, nie nadopiekuńczość, ale prawdziwa miłość. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy mieszkają ze sobą bez ślubu, pod jednym dachem i nazywają to miłością, by pamiętali, że prawdziwa miłość to jest przyjąć drugiego z całym jego życiem, z przyszłością i oddać się mu z całym swoim życiem, także z przyszłością do śmierci. By pamiętali o tym, że wierność do końca jest fundamentem prawdziwego związku. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy prosili nas o modlitwę, którzy jesteśmy winni modlitwę. Niech Pan napełni ich błogosławieństwem. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby dane nam było doświadczyć tej czystej miłości Bożej, która zaowocuje w naszym sercu radością pełną. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wejrzyj na nas. Często szukamy miłości tam, gdzie jej nie ma. Często wyobrażamy ją sobie w fatalny i iluzoryczny sposób. Napełnij nasze serca prostotą Twojego bycia w nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Rodziców, którzy Cię nie przyjęli z miłością.
Dar powołania wyprzedza dar życia. Znałem Cię, zanim Cię ukształtowałem w łonie Matki. Miłość Chrystusa jest pełna, doskonała, ale my musimy pamiętać, że nasze miłości, nasze relacje zawsze są jakoś niewystarczające. Ja Państwu mówiłem, żeby nikt nie czekał na spełnienie się w tym życiu. Dzisiaj w pierwszym czytaniu, kiedy Piotr wchodzi do domu Korneliusza, Korneliusz rzuca się na kolana i całuje Piotra po rękach, a Piotr mówi takie proste zdanie, które warto zapamiętać. Piotr mówi do Korneliusza: wstań, ja też jestem człowiekiem. Wiecie co, drodzy Państwo, że my powinniśmy sobie wyprodukować takie tabliczki na sznureczkach: jestem tylko człowiekiem, i nosić je, żeby się nam nie pomyliło, nam i naszym bliźnim. Jak chłopak z dziewczyną wymieniają sobie narzeczeńskie pierścionki czy tam obrączki, to powinni sobie powiesić taką tabliczkę. Narzeczony powinien mieć taką tabliczkę, żeby narzeczona czytała codziennie: ja jestem tylko człowiekiem. Bo oczekiwania są jak Boga, jak od Boga, jak od Trójcy Przenajświętszej. Czy tak samo my, księża: ja jestem tylko człowiekiem. W małżeństwie: jestem tylko człowiekiem. Babcia wobec wnusia jest tylko człowiekiem, nie Panem Bogiem. My często zapominamy o tym i czekamy na boską miłość. My będziemy się tutaj kochać na ziemi miłością ziemską z wszystkimi ograniczeniami. Jaki jest mój Bóg? Jaki jest mój Bóg? Drodzy bracia i siostry, to można sprawdzić, kiedy czujesz, że Twój Bóg się na Ciebie patrzy życzliwie? Kiedy czujesz, że Bóg patrzy na Ciebie z miłością? Jeśli ktoś z Was teraz odpowie: jak jestem w porządku, jak posprzątam dom, znam wszystkie egzaminy, pójdę do spowiedzi, ładnie się ubiorę, nie mam nic na sumieniu, przychodzę do kościoła, to czuję, że Bóg jest ze mną. Ale jak narozrabiam, jak coś zawalę, jak mi nie wyjdzie, jak jestem pełen grzechu, o, to Bóg jest daleko. Jeśli ktoś z Was ma takie odczucia, to znaczy, że jego Bóg jest członkiem jury, który ocenia Twoje zachowania, życie, postępowania. A miłość Boga jest bezwarunkowa. To jest paradoks, ale im jesteś większym grzesznikiem, tym bardziej się Bóg nad tobą pochyla. Tak jak nasi rodzice. Pamiętam, jak narozrabiałem coś w młodości. Kiedyś z kolegami, żeśmy bez pozwolenia mamy tu przywędrowali na Stare Miasto z dalekiej Woli. No, to wracałem do domu, wiedziałem, że będzie awantura. Ale awantury mamy miały ten sam schemat. 5 minut narzekania, a potem już godziny miłości i czułości. I taki jest Bóg. Przestrzeże, ale potem weźmie na ręce. Kocham Cię bez względu na to, jaki jesteś, jaki będziesz. Drodzy Państwo, z tym mamy kłopoty, bo my coraz bardziej świat nasyca się miłością warunkową. Teraz mamy to modne zjawisko mieszkania przed ślubem. Dlaczego to jest niebezpieczne? Bo to wbija w serce młodych ludzi, że ja jestem kochany, akceptowany, mieszkam z kimś, dopóki się sprawdzam. Jak się przestanę sprawdzać, to mi mój partner, jak to się mówi, partner podziękuje i powie: wyprowadzam się, albo ty się wyprowadź. My się cały czas oceniamy. Jesteś okej, to możesz ze mną mieszkać. Jakby było coś nie okej, to do widzenia. I ktoś, kto się uczy takiej miłości, ktoś, kto był kochany w domu dlatego, że miał 5, to go mama kochała, a jak 3+, to średnio, a jak 2, to w ogóle. Nie zrozumie, kto to jest Bóg, który kocha bezwarunkowo, bezwarunkowo. Oczywiście w rozwoju miłości chłopaka i dziewczyny też są warunki w narzeczeństwie, ale potem trzeba osiągnąć poziom miłości w naszych relacjach, poziom miłości w naszych relacjach, taki jak jest poziom miłości Boga. Ja Was kocham bezwarunkowo, do końca. I znakiem tej miłości jest Kościół. Dlatego jest taki atak na Kościół, drodzy bracia i siostry. Bo co nie przyznacie, możemy na Kościół narzekać, ale od lat tu i u świętej Anny, i u świętego Krzyża, i w innych kościołach Barbary i Stanisława msze są odprawiane. A msza święta to jest znak: ja Cię kocham. Konfesjonał, w którym siedzą teraz księża, są znakiem: ja na Ciebie czekam, grzeszniku. Komunia, którą będziemy za chwilę roznosić, jest znakiem: ja Ci daję swoje życie. Zawsze to mówię, nikt nie stał dzisiaj przy drzwiach Kościoła Świętej Anny i nie sprawdzał Wam dokumentów moralnych, czy się dobrze prowadzisz. Nie przeprowadzał szybkiego wywiadu, a wczoraj w sobotę grzechu nie było. Wszystko w domu dobrze, posprzątane, po obiedzie pozmywane, no to wchodź do kościoła. Nie. Jesteś prostytutką, możesz tu wejść. Wracasz z grzesznej imprezy, możesz tu wejść.
To jest bezwarunkowa miłość. Dlatego też idzie taki atak na Kościół. Bo Kościół jest, nawet Kościół poraniony, nawet Kościół niedoskonały ze względu na grzechy duchowieństwa i świeckich, ale jest niezbywalnym znakiem Jezusa Chrystusa. Pytam nieraz ludzi, którzy narzekają na Kościół, czy słyszeliście, żeby się kiedyś Kościół obraził na ludzi? Żeby zlikwidowano gdzieś parafię w Polsce? Bo ludzie byli niedobrzy i się źle zachowywali? To jest niemożliwe. Chrystus się nigdy nie wycofa ze swojej miłości. Pamiętam, jeden pan mi opowiadał, proszę księdza, ja dopiero zrozumiałem Kościół, jak zacząłem jeździć po świecie. Zdobyłem taki zawód, taką pracę. I praktycznie w każdym zakątku kuli ziemskiej mogłem znaleźć kapłana i iść do niego. I czy to w miasteczku w Portugalii, czy w Sydney w Australii, czy gdzieś tam w Japonii. Jak człowiek chce, to zawsze dotrze do kapłana katolickiego. Może wyrzucić swoje grzechy i usłyszeć: jesteś kochany, jestem z tobą i cię nie opuszczam. Boże, jaki to jest komfort. Jaki to jest komfort, że cała ziemia jest opleciona tą pajęczyną Bożej miłości. Że te znaki Bożej miłości są naprawdę wszędzie. Ktoś powiedział, że dzisiaj jeszcze jest jeden element wpływający na naszą mentalność, który przeszkadza nam zrozumieć Bożą miłość. Państwo zauważyliście, że jest coraz mniej w świecie, w Polsce, w Warszawie, różnych warsztatów rzemieślniczych, bo się nie opłaca naprawiać torebki, tylko warto kupić nową. Nie opłaca się naprawiać telewizora, trzeba już kupić nowy. Nie opłaca się naprawiać pralki, tam zaraz można ją naprawić, ale potem trzeba wyrzucić, kupić nową. Wymieniamy na nowe. I niektórzy mówią, wymieniam sobie właśnie żonę na nową, bo nie opłaca się naprawiać, to już jest stary model. Wymieniam sobie rodzinę na nową, bo ta moja jest trudna, te dzieci takie trudne, to znajdę sobie nową rodzinę. I sobie pomyślałem, a Kościół to jest taki punkt rzemieślniczy, czy taki dziadek emeryt szewc, taki dziadek emeryt jakiś elektronik, będzie cię do końca życia naprawiał. Chrystus nas naprawia. Przyszliśmy tu, proszę Państwa, na tygodniowy przegląd. Na wymianę oleju, tygodniowy przegląd, na naładowanie baterii, na cięcie jakichś niebezpiecznych przeszkód, które nam szatan rzucił pod nogi. Kościół to jest taka, Pan Jezus, przepraszam za porównanie, to jest taka złota rączka, co potrafi wszystko naprawić. Wszyscy mówią, wyrzucić już ten zamek do drzwi. Poczekajcie, ja znajdę, mam takie śrubki, mam taką sprężynkę, ja to jeszcze naprawię. Toż nie wątpij nigdy w to, że chociażbyś był zdruzgotany, to cię Pan Jezus jeszcze naprawi. Przez posługę Kościoła, przez sakramenty, przez Słowo Boże. Kocham cię bez względu na to, jaki jesteś. Jeśli ktoś ci mówi, kocham cię, ale zobaczymy, jak się będzie sprawował i potem cię ocenię, czy dalej cię będę kochał, to nie jest miłość. Jeszcze takim znakiem czystej miłości Boga jest w dużym stopniu, chociaż też nie we wszystkich przypadkach, miłość rodziców do dzieci. Proszę zwrócić uwagę, jest kolosalna różnica, ile kobiet mówi do męża, rozwodzę się z tobą i nie chcę cię widzieć, ale z dziecka ona tak nigdy nie zrezygnuje. Nawet jak to dziecko trafi do więzienia, nawet jak to dziecko wyjedzie za granicę, nawet jak to ona będzie na to dziecko czekać i szukać. Powiedzieć takiej kobiecie, a proszę Państwa, to dziecko to sobie odpuśćcie, zrobicie sobie nowe. Co ksiądz mówi? To jest, jak to zrobimy nowe? A jeśli chodzi o małżeństwo, tak ludzie mówią. Zostawiam tą żonę, znajdę nową. Zostawiam tego męża, znajdę nowego. Znakiem miłości jest Kościół. Tu są znaki. Konfesjona, Obilia, Eucharystia. I wierzcie mi, drodzy bracia i siostry, że gdyby do świętej Anny dzisiaj na 15 przyszedł jeden człowiek, to tam msza wyglądałaby identycznie. W kinach jest nieraz napisane, seans od 10 osób zwyż. I biletarka mówi, jak się 10 osób uzbiera, to gramy film, bo poniżej 10 się nie opłaca. Proszę Państwa, nawet gdyby dzisiaj nikt nie przyszedł na 15 do kościoła, to tam trzeba by była identyczna. Tylko żebym sam sobie musiał odpowiadać. Tak nas Chrystus kocha. Tu nie ma ilości, warunków. Tu nie ma podania, pisania, uczestnictwa. Zawsze to, co mnie urzeka w kościołach katolickich, nie mówię, że to jest tak tylko zawsze w kościołach katolickich, to te otwarte drzwi, gdzie stąd stojąc widzę miodową, jeżdżące autobusy, czy samochody, czy raczej parasole, bo dzisiaj chyba ruch jest zamknięty, ale parasole ludzie noszą, widzę. To jest symbol Bożej miłości. Otwarte drzwi, że są z klamki otwarte i nikt, żaden tam policjant nie stoi kościelny. Chrystus czeka, czeka, czeka. To jest Jego miłość. Jak Ojciec mnie umiłował, tak i ja was umiłowałem. I wy idźcie miłować innych tak samo. Miłością szczerą, otwartą, ale wymagającą,
odpowiedzialną, trudną, radosną, miłością, która się nazywa nieraz solidarność, bliskość. Idźcie się miłować taką miłością, a wtedy to nie będzie podróba i poznacie wtedy owoc tej miłości, którą Chrystus obiecał każdemu, a jest nią radość. Radość, radość pełna. Powtarzam, może są ludzie, którzy przeżyli już 50-60 lat, a nikt ich nigdy nie pokochał. Ktoś chciał ich uwieść, ktoś ich chciał rozpieścić, ktoś ich chciał zastraszyć, a nigdy ich nikt jeszcze nie pokochał. Państwo wiecie, to skąd ja mam znaleźć takiego człowieka, że mnie pokochał? Z człowiekiem to może być trudno. Czy co to za... Nie, widzę, że krzyż macie, Matkę Bożą macie, ale co to za wyznanie? Proszę Państwa, zbliżyć się do światła i wtedy widać, czy na sukience, bluzce, czy swetrze są plamy, czy to... Jaki to jest kolor nieraz w ogóle zobaczyć. To trzeba się zbliżyć do światła. Tylko miłość buduje, podróbki niszczą. Ja myślę, że wielu ludzi byłoby zaskoczonych, gdyby właśnie Jezus przedpowiedział, to co ty robisz, to nie jest miłość. To są emocje, oczywiście, to są przeżycia. Nie jedna może by się pani obruszyła. Jak to? Ja nie miłuję? Ja nie kocham? Ja zawsze płaczę na komediach romantycznych. M jak miłość oglądam, za wnukiem szaleję. To ja nie kocham? No nie, no nie. Syna doglądam, bo synowa nie daje rady. No to jak nie kocham? Proszę Państwa, to jest właśnie bardzo ciekawe, że my mamy ogromny rozstrzał w pojmowaniu, co to jest miłość i co to jest dobre, a co to jest złe. Bo nieraz ludzie pod hasłem miłości, to żadnego odkrycia nie robię, uprawiają wielkie zło, a nazywają to miłością. I odwrotnie. Czegoś się boją, unikają, a to jest wielkie dobro. W tym tygodniu ktoś mi taką, pozwolę sobie Państwu sprzedać anegdotę właśnie na temat różnego pojmowania dobra. Jak żona mówi do męża, idź do szpitala, bo moja mama jest w szpitalu, to odwiedź teściową, jak przystało, bo jest w ciężkim stanie. No i on poszedł, odwiedził teściową w szpitalu na Ojomie i wraca. I żona mówi, no jak się mama czuje? Dobrze. Lekarz powiedział, że wszystko jest dobrze. Jutro wychodzi ze szpitala i zamieszka z nami. Jak to powiedział, że jest dobrze? Przecież była wczoraj nieprzytomna. No lekarz powiedział, żeby się nastawić na najgorsze. No. Więc można mieć taki rozjazd w pojmowaniu dobra z Panem Bogiem, że miłość to jest wtedy i dobrze mi jest wtedy, kiedy mam święty spokój, kiedy wszystko idzie według moich planów, kiedy mi się wszystko układa. Natomiast kiedy coś jest nie tak, to znaczy, że jest niedobrze, że jest źle, że trzeba to zmienić. Zawsze się pogaidźmy, pierw zapytajmy, co jest dobre, co jest niedobre. Chłopak mnie rzucił. No przeżywam to strasznie, 2 lata chodziliśmy. Ale pójdę do Jezusa, zapytam się, czy to jest dobre, czy niedobre. Bo swoim emocjom niekoniecznie muszę ufać. Jest bardzo trudno nauczyć się miłości i ja pomyślałem, że Bóg, który jest miłością, Jezus, który jest Synem Bożym, jest miłością, Jego jest trudno uchwycić w jakiś schemat. Proszę Państwa, ile razy mi się zdarzało, że ktoś mówił, proszę księdza, tak słucham księdza kazań, i ten Jezus to taki dobry, łagodny, taki misio, taki fajny ten Jezus, tak on tak wszystko dobrze. Przecież Jezus potrafił być drastycznie taki karygodny, znaczy wymagający, ostrzegający, no nawet surowy. Ja mówiłem rzeczywiście, coś przegiąłem z tym Panem Jezusem, więc na następnym kazaniu trochę takiego Pana Jezusa pokazałem z mieczem w ręku. No to ktoś dzwoni, proszę księdza, nie można tak wykrzywiać Jezusa, on był dobry. On był miłosierny. I proszę mi wierzyć, że my się też, księża, trochę bujamy między tymi skrajnościami, bo Jezus potrafi płakać, a za chwilę krzyczeć. Karmić, a za chwilę tak upominać, że ciarki przechodzą aż do pięt. Jaka to jest miłość? Jaka to jest prawdziwa miłość? Jezus mówi, poznacie moją miłość po tym, że wasza radość będzie pełna. Ciekawe, czy jakbyśmy właśnie ściągnęli takiego niewierzącego do kościoła i go tu posadzili na mszy świętej i powiedzieli... Czy ci ludzie, którzy byli na mszy świętej, to byli ludźmi radości? Czy oni byli ludźmi radości? Czy my jesteśmy ludźmi radości? Bo Jezus mówi, to wam wszystko mówię o tej miłości, aby radość wasza była pełna. Aby radość wasza była pełna. Ja kiedyś, drodzy bracia i siostry, powiedziałem wam o refleksji brata Efraima, że każdy człowiek pamięta swoją duszą moment swojego poczęcia. Że jeśli rodzice współżyją ze sobą, a w sercach mają głęboką myśl, żeby tylko nie było dziecka, żeby tylko nie było dziecka, żeby tylko nie było dziecka, a dziecko się pocznie, to dziecko to pamięta, że było niechciane w pierwszej sekundzie swojego życia.
I potem może mieć pewne kłopoty w życiu, pisze brat Efraim. Odbierać wszystkich jako zagrożenie, odbierać różne obce sytuacje jako niebezpieczeństwo dla siebie, mieć ciągłe przekonanie, że ludzie mnie nie lubią, że ludzie mnie nie chcą, że ludzie się tylko ze mną z litości spotykają i nade mną użalają. I to przerażająca perspektywa, bo ja wiem, że wielu z nas mogłoby być przyjętych w świecie, wrzuconych w świat, który od początku mówił mu nie. Ale właśnie ta prawda, że Bóg jest miłością, zmienia tę perspektywę. Nawet jeśli dziecko się poczęło w akcie, w którym było mocno nieplanowane, powiem delikatnie. Nawet jeśli się dziecko poczęło w wyniku gwałtu, nawet jeśli dziecko się poczęło w wyniku romansu, to jest chciane przez Boga Ojca. Zanim ukształtowałem w łonie matki, już Cię znałem. Drodzy Państwo, ostatnio byłem na takim wykładzie teologicznym, gdzie ktoś powiedział, powołanie jest pierwsze niż istnienie. Jeszcze nie istniałeś, a Bóg Cię już powołał, chciał, kochał, akceptował i obiecał Ci, że będzie z Tobą przez wszystkie dni Twojego życia. Nawet jeśli miałeś... Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się nawzajem miłowali. Oto słowo Pańskie. Trudny to tekst. Na pierwszy rzut oka może jakiś oderwany od naszego życia, od codzienności, może taki teoretyczny, ale bardzo zasadniczy dla naszego życia, więc musimy się z nim zmierzyć. Musimy wejść w tę myśl Bożą, w tę Bożą prawdę. Ja zacznę od takiego pytania, które nie jest w zasadzie związane z dzisiejszą perykopą ewangeliczną. Dlaczego faryzeusze aż tak nienawidzili Jezusa? Faryzeusze to byli inteligentni ludzie, to byli ludzie na pewnym poziomie intelektualnym. Przecież oni, chciałoby się powiedzieć, nie byli głupi i widzieli, że Jezus robi dobre czyny. Widzieli, że Jezus też zna Pismo, ale przede wszystkim, że uzdrawia, że karmi, że ludzie do Niego lgną. Dlaczego oni Go tak nienawidzili? Gdyby Jezus był tylko takim wędrownym uzdrowicielem, nawet który coś tam naucza, ludzie bądźcie dla siebie życzliwi, dobrzy, i chodził i uzdrawiał za kawałek chleba, za jakieś owoce. Taki wędrowny uzdrowiciel. To faryzeusze by machnęli ręką. Nawet może by im się przydał. Oni też chorowali czasami, mieli rodziny, w których pojawiała się choroba. I taki Jezus byłby pożyteczny. Niech sobie uzdrawia. Tylko, że Jezus przez uzdrawianie pogan, uzdrawianie grzeszników, karmienie też pogan i grzeszników, przez chodzenie na uczty do grzeszników, pokazywał, że taki jest Bóg. I tu faryzeuszom się wszystkie lampki kontrolne zapaliły. Bo oni przedstawiali ludziom zupełnie inną koncepcję Boga. Bóg to jest ten, któremu trzeba składać ofiary, zachowywać przepisy. Bóg to jest ten, kto tylko Żydów liczy, z Żydami się liczy, a reszta pogaństwo to są psy. A Chrystus mówił nie. Nieraz poganin ma więcej wiary niż pobożny Żyd. Drodzy bracia i siostry, tu poszło o koncepcję Pana Boga, jaki jest Bóg. Sanhedryn, władze żydowskie tak wykoślawiły pojęcie Boga, bo przy pomocy tego pojęcia Pana Boga mogli sami zachowywać swoją pozycję jako eksperci od wszystkich przepisów, nakazów i zakazów, jako ci, którzy osądzali innych za niespełnienie wyżej wymienionych przepisów. A Jezus mówił, że się Pan Bóg tymi przepisami w ogóle nie przejmuje. W ogóle się nie przejmuje. I dla Niego ważne jest serce, oddanie, prawda, szczerość, miłość. Przede wszystkim miłość.
poszło o koncepcję Pana Boga. Oni mieli jedną koncepcję, Chrystus, który był sam Bogiem i z Bogiem Ojcem rozmawiał twarzą w twarz, wiedział, jaki jest Bóg prawdziwy i to objawienie przyniósł ludziom. I teraz jest pytanie do nas, czy ja mam dobrą wizję Pana Boga? Anna Kamińska powiedziała, każdy tworzy Pana Boga sobie na miarę swojej osobowości, na miarę swojej, że tak powiem, szerokości horyzontów duchowych, horyzontów serca. Pan Bóg od początku chciał się nam przedstawić i użył słowa Ojciec. Chciałoby się powiedzieć, Pan Bóg rozumował tak. Słowo Ojciec jest na całym świecie jednym z najpopularniejszych słów, bo każdy człowiek ma ojca, chociaż są tacy, którzy swojego ojca nigdy nie widzieli. Czy umarł, czy odszedł, czy to była jakaś zdrada małżeńska. Ale rzeczywistość posiadania ojca jest najbardziej obok posiadania matki. Najbardziej powszechną rzeczywistością każdego człowieka. Więc Bóg wybrał takie imię, żeby każdy człowiek mógł spojrzeć na tą rzeczywistość transcendentalną, którą on jest, przez pryzmat Ojca. I mi się wydaje, drodzy Państwo, często o tym wspominałem tutaj na kazaniach, dlatego poszedł taki atak na facetów i na ojcostwo, dlatego mamy taki kryzys ojcostwa tutaj w świecie europejskim i w Polsce, nie tylko żeby rozbić rodziny, żeby się panowie pogubili, żeby rozpadało się małżeństwo, bo takie są skutki kryzysu ojcostwa i męskości. Tylko żeby jeszcze jedną rzecz załatwić, żeby ludzie nie mogli odkryć, kim jest Bóg w niebie. Bo jeśli ktoś nie miał ojca, jeśli ktoś miał takiego ojca wycofanego, który pił, godzinami leżał na wersalce, popijał piwo i mądrzył się, ojca zupełnie wycofanego, który nigdy nie wziął swojego syna na wycieczkę, nigdy z nim nie pogadał, nie siłował się, nie budował latawców, samochodów, gokartów, to dla takiego człowieka słowo Bóg jest ojcem będzie puste. Bóg jest ble, ble, ble. A jeśli jeszcze ktoś reakcją na takie słabe, na takie rozbicie ducha męskiego u faceta jest to, że kobieta przejmuje wszystko. To znaczy ojciec jest nieobecny, to matka się robi wszechobecna. Ojciec jest nieaktywny, to matka się robi nadaktywna. Ojca nic nie interesuje, to matka zaczyna interesować wszystko w życiu chłopaka. I on rozumie tak, no ojciec jest zły, no bo pije, leży, nic nie robi. Matka się tak dla mnie spala, to chyba matka jest dobra. A ona też nie jest dobra. Ja tu, broń Boże, nie oceniam tych sytuacji, bo to zależy, co było pierwsze w małżeństwie. Czy wycofanie ojca i kobieta musiała przejąć jego rolę, czy kobieta pierw przyjmuje rolę faceta i wypycha faceta z jego ról. Że on nie ma nic w domu do powiedzenia. Poddaje się, przegrywa tą bitwę i wtedy ona jest właśnie wszechobecna i wszechzajmująca się. I taki chłopak od początku może tego nie wiedzieć, ale się potem dowiaduje, że ani go ojciec nie kochał swoim odrzuceniem, swoim chłodem, ani go matka nie kochała tym, że przejęła wszystkie stery w jego życiu. To jest nieprawdopodobne, że o miłości się tyle mówi, proszę Państwa, o miłości filmy, książki, miłość, filozofii, miłość, psychologii, miłość, w kościele miłość. A są ludzie, i tak sobie dzisiaj myślałem, że jest ich bardzo dużo, którzy nie wiedzą, co to jest miłość. Wiecie, tyle jest podobno podróbek w naszej strefie handlu. Podróbek papierosów, podróbek kosmetyków, podróbek ciuchów markowych. Ktoś od lat używa super kremu, płaci za niego tam 300-400 zł, a nie wie, że smaruje się kremem nie z Paryża, tylko z Łomianek ze stodoły, które jest produkowane jako podróba. Ktoś chodzi w ciuchach markowych, a nie wie, że one były produkowane pod Częstochową, gdzieś tam w jakimś PGR-ze starym. I my możemy mieć te kłopoty, dlaczego mi tak w życiu nie idzie, bo jeszcze nie dotknąłeś się, co to jest miłość. To nie jest twoja wina. Nie dotknąłeś się, czym jest miłość. Ja Państwu przed miesiącami czy przed laty ten przykład mówiłem mojego spotkania z takim moim rówieśnikiem. Chodziłem po kolędzie, spotkałem takiego pana, też urodzony w Warszawie, też wie, co to jest podwórko warszawskie. I żeśmy sobie tak zaczęli wspominać te zabawy przy trzepaku. I on opowiedział kiedyś, że jego rodzice, kiedy mieli kryzys finansowy, to w wakacje go nie wysłali na żaden wyjazd, tylko właśnie tak z kolegami przy piaskownicy. Grał w Durnia, w Makao, chodził na basen na Szczęśliwice. I kiedyś, kiedy grali w karty, podszedł starszy kolega i powiedział, chcecie, to was nauczę grać w brydża. No dla takich 13-14-latków brydż to w ogóle było magiczne zaklęcie. I powiedzieli, naucz nas zaś grać w brydża. Więc on wziął karty, coś tam rozdał, coś powiedział, coś wyjaśnił. I ten pan mówi, proszę księdza, od tego dnia graliśmy już tylko w brydża.
żeśmy sobie roberka robili po obiadku. I tak minął jeden tydzień, drugi, trzeci. Jeszcze żeśmy we wrześniu trochę w tego brydża grali. Oczywiście nikogo żeśmy nie nauczyli, chociaż się prosili. W listopadzie już nam się znudziło i minął rok, drugi, trzeci. Ja byłem przekonany, że umiem grać w brydża. Pojechałem z rodzicami na wczasy. Na stołówce ogłoszenie, szukamy czwartego do brydża, więc ja się zgłosiłem. Poszedłem, panowie się przywitali, rozdali karty, ja coś mówię, wychodzę. Oni mówią, w co ty grasz? W brydża. Nie, ale tak naprawdę, co to za gra? Nie, no brydż. Nie, ale bez żartów. Nie, no ja już 10 lat już umiem grać w brydża. To nie jest brydż. Jak to nie jest brydż? To nie jest brydż. Ja mówię, proszę księdza, ja bym sobie dał rękę uciąć, że ja jestem dobrym, średnim brydżystą. A ten chłopak starszy na podwórku nauczył nas grać coś innego. I powiedział, że to jest brydż. Ktoś cię mógł nauczyć jakiejś religii i powiedział, że to jest chrześcijaństwo. Bój się Boga, bój się Boga, bój się Boga, piekło, bój się Boga. I ktoś myśli, że złapał chrześcijaństwo. Jakie chrześcijaństwo? Złapałeś jakąś kuriozalną karykaturę chrześcijaństwa. Po czym to sprawdzić, czy my umiemy grać w brydża? Trzeba pójść do brydżystów. Po czym chcesz sprawdzić, czy umiesz angielski? Pogadaj z Anglikiem. Zaraz się wyda, czy znasz angielski. Po czym sprawdzić, czy jesteś chrześcijaninem? Drodzy Państwo, ja sobie tak myślę nieraz, że gdyby do naszego domu zawitał święty Paweł, święty Franciszek i tak pomieszkali z tydzień w kuchni na kozetce, sobie pospali dyskretnie i potem by powiedzieli po pół roku, tak już mieszkam z Wami pół roku, przepraszam, jakiego Wy jesteście wyznania? Nie no, rzymscy katolicy. Nie, ale tak bez żartów, co to za wyznanie jest? Nie no, rzymscy katolicy. No, ale nigdy w życiu nie widziałem, jak się modlicie. W domu rozmawiacie ciągle o forsie. Telewizor z jakimś pogaństwem leci tu od rana do wieczora. Nie, powiedzcie.